Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w The Last of Us 2. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku przenieśliśmy się w czasie i jesteśmy teraz w jakimś wspomnieniu Ellie, gdzie poznamy pewnie jakąś historię związaną z Tomim, który stoi przed nami. Tak więc stawiajcie łapki w górę, jeśli seria wam się podoba, a ja tymczasem za nim zmierzam, aby zobaczyć, co ciekawego twórcy dla nas tutaj w dzisiejszym odcinku przygotowali. Chociaż czekajcie, coś tutaj mamy. Sprawdźmy, o co chodzi. A, notatka jakaś. Też powiem wam, że warto te notatki związane z przeszłością czytać na bieżąco, ponieważ potem już do nich raczej wrócić nie będzie można i jeśli wszystkiego nie przeczytamy, to nie będziemy znali tych wszystkich myśli Ellie, co nie. W czasach współczesnych zawsze do tego można wrócić, stronę przesunąć. W przypadku tutaj takich czasów, no już nie bardzo, nie? Ale to by było tyle. Pokażę wam jeszcze ten widoczek. O, tam coś mamy, zwróćcie uwagę. Nie będzie miejsca, do którego będziemy podążali. Zobaczymy. Dobra, lecę za Tomim, bo zaraz go zgubię. Widzę niedobitki. Ilu widzisz? Tylko kilku. Oj, chyba mu przeszkadzam. Czekajcie, odsuńmy się. Powiem szczerze. Chcesz sobie spróbować? Właśnie chciałem powiedzieć, że z chęcią też bym popróbował. I proszę bardzo. Na pewno? Mam dobry dzień. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, bo snajpera w tej grze pierwszy raz jest w moich dłoniach. No ale dobra, sprawdźmy. Widzisz tam ten znak? Czerwony? Spróbuj go trafić. To dobry sposób, żeby ich wykurzyć z kryjówki. Jak widzicie, to jest dosyć daleki dystans, więc tutaj pewnie jest jakaś trajektoria lotu. Nie wierzę, że nie. Więc może troszkę wyżej trafmy. Okej. I o to chodzi. Hałas je przyciąga. Jesteśmy na patrolu. Pozbądźmy się ich. Dobra, czy jest jakiś mały trening? Tylko poczekajmy, aż oni się uspokoją, bo coś czuję, że będzie mi ciężko w nich trafić, jak są w ruchu. A zębiaki zawsze gdzieś tam wariują, jak coś usłyszą. No i potem wracają do swojej rzeczywistości. Sennej rzeczywistości. Dobra, jeden trafiony. Właśnie tak. Drugi trafiony. No kolego, może byś tak... O, właśnie. Uspokoił się lekko. Dobra, oczywiście. Musiał być ten jeden. Pamiętaj o opadaniu pocisku. Nieudany strzał. Ej, kurde! Mało brakowało. Trafiłem w znak i znowu się pobudził. To już wszyscy. Jeśli chcesz jeszcze postrzelać, musimy iść dalej. Jasne. A tak jak szybko się pobudził, tak i szybko zasnął. Nie no, fajna zabawa. Muszę ci to oddać, czy... A nie, nie muszę. Dobra, to fajnie mieć to pod ręką. Skąd oni się biorą? Hordy lubią się tędy przemieszczać zimą. Zawsze zostawiają za sobą paru maruderów. Każdego roku wybierają tę samą trasę? Zupełnie jakby migrowały. Ciekawe czemu? No, ciśnienie atmosferyczne osiąga konkretną temperaturę. Kurde, nie mam zielonego pojęcia. Tak myślałem. Co tam gada do nas? Na szopę. Chyba schodzą w dół. Po co? Martwy zwierz. Spójrz, przy tamtej ciężarówce. Jedzą tego jelenia. Pewnie są głodni. Widzę trzech. Masz talent. Wciąż widzę dwóch. Dobra, tu jeszcze jakiś. Co ty na to? Pięknie. Jestem pod wrażeniem. Chyba czysto. Pewnie się tu kręcą.
Dobra, jakoś to wychodzi. Mamy coś przy wyciągu narciarskim. Popatrz tam. Pod wagonikami. Dobra, jeden zarobił. W prawy. Tak. Jeszcze kilku. Jest strasznie daleko, moi drodzy. Dobra. Dobra robota. Jeszcze trzech. Myślałem, że dwóch. Dobra. Opowiem o tym Joelowi. Zostało jeszcze dwóch. Powiem ci tak, na bank nie uwierzy, nie? Aj. Trochę mi zajęło, żeby się tego nauczyć. Fizyka jest dziwna, co? Dobra, zarobił. Mam nadzieję, że Joel miesza zupę. Pewnie już ją przypadł. Dobra, mamy ich. Jest dobry w zabijaniu, ale kucharz z niego do dupy. Już żadnych nie widzę. Ja też nie. No dobra, wracajmy. Może Joel już jest. Jasne. Powiem wam, że ja dosyć często, jak grałem w jakieś strzelanki, to wybierałem snajperę. Jak ktoś kojarzy Battlefielda i streamy, OG Biała Śmierć, to właśnie snajpera tam była wykorzystywana do granic możliwości. Oddaj sprzęt. Dzięki, Tommy. Od razu mi lepiej. Pewnie. Panie przodu. No, lubiłem zawsze snajperki z tego względu, że taki spokój jest, nie? Niż taka normalna, szybka akcja. Nie powinienem nic mówić. Joel się o ciebie martwi. On... nie ma powodów. Pewnie nie. Ale z nim nie rozmawiasz, więc jest przekonany, że coś jest nie tak. Rozmawiam z nim. Same cześć i pal nie wystarczą. Okej. Spróbuję. Ale też z tego, co widać, ma jakieś gorsze dni. Spokojnie. Była też zresztą o tym mowa na początku. A raczej na końcu poprzedniego odcinka. A na początku tej misji. No zobaczmy. Czy coś ugotował. To wy tam strzeliście? A nie do bitki. Eli wypróbowała moją lunetę. I jak wrażenia? Tak, niezła. Widzę, że nie wymieniłaś jeszcze strun, co? A miałam wymienić? Tak. Znajdziemy ci nowe. Tak. Widziałem tam sklep muzyczny. Powinni mieć struny. Dawno powinniśmy przeszukać te okolice. Ja tu zostanę. Co ty na to? Jasne. Coś nam się chyba rozmowa nie klei. Oho, to nasz sygnał. Chyba kojarzycie tą nutkę, którą tutaj próbuje zagrać Tommy, co nie? Na pewno nie chcesz pójść? Śmigaj. Joel czeka. No, czyli to raczej nie będzie przygoda dzisiaj z Tommy, a Joelem. Dobra, ruszajmy. Okej. Za mną, młoda. No to trafiliście na coś w czasie patrolu? Tylko na kilku, których widzieliśmy z góry. A ty? No wiesz, na dwóch biegaczy. Jesse mówi, że całkiem nieźle sobie radzisz w czasie grupowych patroli. Polecił cię nawet do patrolowania w parach. Myślę, że jesteś jeszcze ciut za młoda. Mało kto strzela tak dobrze jak ja. Mam też większe doświadczenie niż większość nowych rekrutów, słuchaj, którzy... jeśli myślisz, że jesteś gotowa, ufam ci. Okej. Dzięki. Ale zrób coś dla mnie i zacznij od krótszych tras, dobra? Zobacz, jak się na nich czujesz. W porządku. Pamiętasz jeszcze to dzikie światło gwiazd, które tak lubiłaś? No. Znaleźliśmy z Tomim kilka numerów, kiedy sprawdzaliśmy szkołę. Spodobały ci się? No wiesz, to nie do końca mój klimat. Doktor Daniela Star jest dosyć... Jest dzika.
A to jak załatwiła kapitana Ryana w ostatnim starciu? Tak. No wiesz, totalnie sobie zasłużył, ale... No i to był fajny zwrot akcji. Zabawny jesteś. Sklep muzyczny jest tam. Musimy zostawić tu konie. No, dobry plan. Jest i sklep muzyczny. Tak, widzę. Podsadzić cię? Dam radę. Tędy chyba nie damy rady. Co? Cholera. Kiedyś dało się tędy przepłynąć. Dobra, co teraz? No, jeśli chcesz, możemy spróbować przez ten hotel. No jasne. Proszę bardzo. Mamy kolejną kartę kolekcjonerską. Znalezioną zupełnie przypadkiem. No ale dobra, lecimy dalej. Skoro tutaj nie ma drogi przejścia. No, nie ma rozciągania, lecimy. Lecimy, Joel, lecimy. Znalazłam rzadką kartę w tamtym rowie. Wciąż je zbierasz? Co, zazdrościsz? Postaram się nie. Joel, czy ty na pewno wiesz, którędy my mamy iść? No tam to chyba nie wejdziemy, co? Coś czuję, że przez to, że tamta droga jest zablokowana, tutaj nas spotkają jakieś przygody, utrudnienia. Eli. Eli się zamyśliła, stanęła w miejscu. Chyba coś mam. Myślisz, że się zmieścisz? Warto sprawdzić. Aha, dobra, podnosi. Ja tak patrzę, jak ja mam tam przejść? Już nie ma tam miejsca w ogóle. No, już mi się nie podoba. Przeszłam, poczekaj. No dobra. Jest tutaj bardzo ciemno, tak więc niezbyt dobrze to wróży. Skoro mamy tutaj surowce, szukam. Na to wychodzi, że Eli też jest w stanie, tak, Eli też jest w stanie budować sobie tutaj i craftować różne rzeczy, super. Chociaż szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że nie będą nam potrzebne w ogóle. O, dzień dobry. No cześć. Pod wrażeniem? Nie, jesteś za chuda. Musisz więcej jeść. Nie ma za co. Dobra, rozejrzyjmy się po okolicy. Pozbierajmy ewentualne surowce, jeśli będą, żeby wyprzedzić Joela, żeby nam tutaj nic nie ukradł. Jakieś naboje. Chyba widzę przejście, ale są zarodniki. Załóż maskę. Muszę. Jesteśmy sami. A jak na kogoś wpadniemy? Okej, dobra. No jak doskonale wiecie, niewiele osób wie o tym, że Eli jest odporna. I lepiej, żeby nikt się o tym nie dowiedział, nie? Więc nawet w takich sytuacjach warto maskę założyć, bo nie wiemy, na kogo napotkamy. Musisz być ostrożna. Jak przestaniesz nosić maskę młoda, to w końcu wydasz się przed kimś postronnym. Nie ma mowy. Nikomu nie mówiłaś, prawda? Jessiemu, Dinie, czy... Oczywiście, że nie. Świetnie. No, widzicie też w tej scenie, która była na początku gry, że potem powiedział Joel to też Tomiemu. Byłeś tu kiedyś? Nie. Patrolowaliśmy tylko ulicę. Teraz myślę, że to był błąd. Może.
Dobra. Skoro są takie zakamarki, warto się tutaj wybrać. Pobuszować, chociaż chyba przez tą szczelinę Joel nie przyjdzie, gdyby ewentualnie był jakiś kłopot. On troszeczkę brzuszek ma, więc nie wiem, czy się by tutaj przycisnął nam. Dobra, to chyba tyle. Lecimy do Joela. Powiem ci, Joel, że te miejsca wyglądają wszystkie identycznie, niestety. Przez co się mogę zaraz zgubić. O, jakaś notatka. Ej, czy my dobrze idziemy? Najgorzej trafić do hotelu, gdzie wszystkie pokoje wyglądają serio, identyko. Ślady po kulach są dość stare. Kiedy był tu ostatni patrol? Nie wiem. To ktoś z naszych? Nie. Z Jackson zniknęli tylko ci nastolatkowie w zeszłym roku. Ten jest za stary. Pewnie tu zabłądził. Ja pierdziela. Gdzie my jesteśmy? I dokąd my zmierzamy? Joel, gdzie ty jesteś? O, coś tu było. I to nawet sporo fajnych rzeczy. Zobaczcie, Joel przed chwilą był. Już go nie ma. Gdzie ty jesteś, chłopie? Joel! Wołam cię! A. Tędy. No wołałem cię, a ty w ogóle się do mnie nie odzywasz. Zgubimy się i będzie. Oj. No właśnie, słyszałem klikacze. Jesteśmy i się nie przesłyszałem. Dobra. Załatwmy ich. Dobra, wyeliminowany. O kurde. Przypał. Sporo amunicji. Dobra. Jest nasza. Jest tu na pewno jeszcze klikacz gdzieś w okolicy. Ogólnie to jeszcze chyba z 3 zombiaki, nie? Dobra, na spokojnie. O, jest klikasz, widzicie? Ja bym sobie jego w pierwszej chwili wyeliminował. Mam nadzieję, że Joel będzie z nas dumny, że klikacza wyeliminowaliśmy. Aj. Kręci się, kręci tutaj. Raz w jedną, raz w drugą. A, tam jeszcze jeden jest. Jeszcze jeden, którego mam nadzieję, że Joel wyeliminuje, skoro tak blisko niego jest.
To czemu on tego jeszcze nie zrobił? Chyba, że chce nas sprawdzić po prostu. Na to wygląda. Ale chyba, jak widzicie, przeszliśmy pozytywnie tą próbę. Co, ale to wszystkie? Chyba wszystkie, co? Jeszcze bym się przeszedł po okolicy, zobaczył, czy... Joel, chyba się udało. Chyba tak. Czy nie ma jakichś surowców? Dobra robota. Nawzajem. Dobra, może odpuścimy na dziś szukanie tych strun? Wyjęłaś mi do góry. Wydaje mi się, że musimy iść do przodu. W ogóle zobaczmy, co tutaj jeszcze Eli może wykraftować sobie. A może jednego mołotowa, nawet dwa. Nic więcej nie stworzymy. Dobra. To się może udać. Idę za tobą. Joel, tylko proszę cię o jedną rzecz. Nie zaklinuj się, dobra? Nie zaklinuj się. Nie lubię takich miejsc. Zawsze mi się źle kojarzą z horrorami. Zawsze coś wyskakuje. Oh fuck. Eli, coś ty zrobiła teraz? Ja pierdzielę, co to jest za bydle? Co to jest za bydle? Kurde, zakierowałem się. O fuck. O fuck. Ale on ma krzepę. Eli, apteczka, apteczka. To nawet druga też. Są jeszcze jakieś mniejsze zombiaki. Ja pierdzielę. Jaki bydlak! Ale to znowu! Bydlak, ale... Ale głupi! Ale głupi strasznie! Joel, nic nie mówisz nam, co to jest w ogóle? Ja pierdzielę, co tu się wyprawia? Zbieram najpierw surowce. Tam była amunicja. O fuck, po mnie już, już po mnie. Ol! Joel tu wkroczył. Ja pierdzielę, to by się mnie uratował. Co to był za bydlak? Ale się trzęsę cały. Chodź. Ach, cholera. Mało brakowało. No, ale daliśmy radę. No jasne. W porządku? Poza tym, że się zestarzałem, nic, czego nie dam rady odespać. Wynośmy się stąd. Czy miałem szczerze powiedziawszy jakieś nadzieje, że Joel nam powie, co to jest w ogóle za rywal, jak go pokonać? Jakieś wskazówki? Ja sobie to jeszcze przeszukam okolica, że spokojniej, czy nie ma żadnych notatek, bo tutaj właśnie takie rzeczy je przypominają. Co robisz? A co, jeśli w środku są ze dwa purchlaki? Damy radę.
Dobra, przygotujmy się, moi drodzy. Nie ma zarodników. To było coś, nie? Rzadko trafia nam się tu purchlak. Co? Jesse i Dina chyba się postrają, jak o tym usłyszą. W ogóle co z nimi? Są razem, tak? No, powiedzmy. A co? Słyszę, jak Jesse o tobie mówi. Nie, tylko się z Jesse'em przyjaźnimy. No, ja mam niezłe oko do takich rzeczy. No i nie tym razem. Zobaczymy. Żebyś się nie zdziwił. Takiego miał nosa, że się okazało, że już jest ojcem i to nie jest nasze dziecko. Dalsza rada się przecisnąć? Widzisz, co to? Co? Okej. Ci, co zwiali w zeszłym roku. Masz rację. Jackson to cudowne miejsce, ale mieliśmy już dość opowieści o tym, że wszędzie indziej ludzie cierpią. Chcieliśmy ratować życia. Mieliśmy dobre intencje. Nie minęła godzina, jak wpadliśmy na hordę. Pogryźli nas. Postanowiliśmy pożegnać się z życiem, zanim się przemienimy. Powiedzcie naszym najbliższym, że nam przykro. Adam i Sydney. Zastrzeliłam ją, ale siebie nie potrafię. Jestem tchórzem. Adam. Jezu. Gdyby tylko byli odporni... Tak, słuchaj. Chodźmy po Tomiego, a potem zabierzemy te ciała do Jackson. O. Gdy zabrałeś mnie ze szpitala świetlików, powiedziałeś, że takich jak ja jest więcej. No, tak mi powiedzieli. Nigdy nie spotkałam nikogo odpornego. A ty? Może się z tym kryją. Jak ty? Wierzysz w to? Teraz chcesz o tym rozmawiać? Przemierzyliśmy... cały kraj, żeby trafić do świetlików. Chciałam im zadać tyle pytań. Dlaczego zabrałeś mnie stamtąd, gdy byłam nieprzytomna? Prowadzili te swoje badania. I gdy zobaczyłem, że nic z tego, postanowiłem cię zabrać. Skąd wiedziałeś, że nic z tego? Może gdybyś dał im więcej czasu, wpadliby na jakiś trop. Eli. Lekarstwa nie ma, okej? Nie mogliśmy niczego zrobić, żeby pomóc tym ludziom. Wiem, że chciałabyś, żeby było inaczej. Sam bym chciał. Ale nie jest. Hmm.
Zabierzmy te dzieciaki do ich rodzin. Czy może chcesz jeszcze coś przegadać? Nie. Świetnie. Chodźmy. Czyli jak widzicie, Joel cały czas kłamał Ellie, nie powiedział jej prawdy, co się wydarzyło i dlaczego ją stamtąd zabrał, nie? Dziwne uczucie mi towarzyszą, jak słyszę te kłamstwa z jego ust. Takie pewne siebie są to słowa, a jednocześnie mam świadomość, że jest mu ciężko z tym, nie? Jesse odpłynął. Hej, ja to zrobię. Jest w porządku. Mhm. Czemu mu nie powiedziałaś? Kiepski moment. A co z tym? Znalazłaś coś? Właściwie to tak. Abby? Nie. Ją. Norę. Jej jednostkę wysłano do szpitala. Mieli zabrać zapasy czy coś. Tego szpitala? Ta. Chcesz tam iść teraz? Tak, mamy trop. Ale poczekaj trochę, chociaż aż Jessie odpocznie. Ona nie będzie czekać. Ellie... Wiemy, gdzie jest. Może Tommy też to wie. Co? Nie, nic. Świetnie. Możesz mi pomóc z drzwiami? No i po raz kolejny pakujemy się w tarapaty, idąc tam w pojedynkę. Dina ma tego świadomość, widać było to po jej reakcji. Dobra, jeśli pójdę Road 5, powinnam dotrzeć do szpitala. Iść Road 5, wytropić Norę, zmusić ją, by zdradziła, gdzie jest Abby. Proste. No to co? Trzeba patrzeć na drogowskazy, ale to będziemy robili w kolejnym odcinku, na którego już z tego miejsca was serdecznie zapraszam. A na teraz to by było tyle, jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę, trzymajcie się, cześć!